Wiemy już, jak wygląda opieka profilaktyczna w POZ-cie z perspektywy rodziców. No jak zobaczyliśmy wyniki tych badań, to w naturalny sposób zaczęliśmy dociekać, dlaczego się tak dzieje. Co jest nie tak z tym POZ-em, że on nie czuje się w zasadzie z tej perspektywy organizacji zarządzania umotywowany i odpowiedzialny do właściwego, rzetelnego, systematycznego zajęcia się dziećmi. W związku z tym wyrobiliśmy drugą analizę, która jest analizą ekonomiczną, czyli pokazuje, jak wygląda finansowanie tej opieki profilaktycznej. Bardzo często za kiepską jakością, zwłaszcza w sektorze opieki zdrowotnej, idzie po prostu kiepskie finansowanie. Chcieliśmy sprawdzić, czy w tym przypadku jest podobnie. Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnił nam dane. To jest bardzo ważne i cenne, że organizacje pozarządowe mogą robić analizy na podstawie danych NFZ-u, czy danych instytucji publicznych. No i te dane wskazują na to, że na opiekę tą profilaktyczną w POZ-cie dla 5 roczników dzieci, czyli wieku 0-5, bo te lata nas interesowały, wydajemy 505 milionów złotych rocznie. I to jest ta wartość, o której się to nie pojawia niestety. I że zdecydowana większość tych środków trafia do lekarza i jest to wypłacane pod postacią stawki kapitacyjnej. Ta stawka kapitacyjna dla dzieci w wieku 0-6 lat jest podwójną stawką kapitacyjną. Tak? Jeżeli POZ płaci za każdego obywatela, jeżeli NFZ płaci POZ-owi za opiekę nad każdym obywatelem 96 zł rocznie, to w przypadku dzieci jest to 2 razy tyle. Świadczenia pielęgniarki i świadczenia położnej stanowią dziś po około 10% tych wszystkich wydatków. Świadczenia lekarza stanowią 80% tych wydatków. I teraz dość ciekawa jest ta konstrukcja finansowania położnej, dlatego że położna z tych badań, które przedstawiły mamy, może one tego tutaj nie powiedziały tak wyraźnie, ale z tego wszystkiego wynika, że to jest najlepiej funkcjonujący element tej opieki profilaktycznej w POZ-cie. I że ta położna z perspektywy rodziców spełnia bardzo ważne zadanie w tym właśnie trudnym, krytycznym momencie około urodzeniowym, tuż przed porodem, i ona jest głównym źródłem i wsparcia, i edukacji, i informacji. I ona jest finansowana w sposób mieszany. Dostaje stawkę kapitacyjną, czyli roczną za opiekę nad kobietą w ciąży, a poza tym dostaje również za każdą wizytę patronażową odrębną stawkę. W POZ-cie w związku z tym widzimy, że są dwa systemy finansowania. Jeden system to jest system per capita, czyli stawka kapitacyjna, i drugi, który się pojawił w przypadku położnej, to jest stawka za wizytę. I teraz stawka kapitacyjna dotyczy lekarza i pielęgniarki, natomiast system mieszany dotyczy położnej. I nam się wydaje, że ten system mieszany jest systemem, który dobrze motywuje tą położną do swojej pracy. Lista płac. Ile zarabia lekarz, ile zarabia położna, ile zarabia pielęgniarka z tytułu opieki nad jednym przypadkiem, nad jednym pacjentem. Te dane są w drugim z raportów. Oba raporty wiszą na stronie internetowej, są też w Państwa też. No, widać wyraźnie, że w okresie 5 lat lekarz z tytułu opieki profilaktycznej powinien widzieć dziecko 9 razy i w związku z tym, jeżeli tą stawkę kapitacyjną 192 zł przemnożymy przez 5 lat, to daje kwotę prawie 1000 zł. To nie jest może dużo, ale mam dobrą wiadomość, że 1 stycznia NFZ postanowił zwiększyć stawkę kapitacyjną i tutaj dzieci wydają się być beneficjentami pakietu onkologicznego czy pakietu kolejkowego. Ta stawka kapitacyjna ma wzrosnąć dla wszystkich o 40%. Ona ma wzrosnąć z 96 do 136 zł. No, intencja jest taka, żeby pacjenci onkologiczni mieli więcej środków na dostęp do diagnostyki. To jest oczywiście zasadne w stosunku do pacjentów powyżej
40-50 roku życia. Natomiast jeśli chodzi o grupę kobiet w ciąży i grupę dzieci, no to one nie będą raczej konsumentami diagnostyki onkologicznej. W związku z tym stawka kapitacyjna tutaj podwyższona na pewno jest po prostu dobrą wiadomością. POZ będzie miał więcej środków, istotnie więcej środków na opiekę nad dziećmi. Za chwilę będziemy się zastanawiać, czy to jest tak, że on również będzie lepiej pracował wtedy, kiedy te środki będą wyższe. Tutaj mają Państwo wycenę świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę. W ciągu 5 lat pielęgniarka z tytułu opieki nad jednym dzieckiem otrzymuje, przynajmniej powinna otrzymać 266 zł. No i położna, która jest finansowana w systemie mieszanym, częściowo kapitacyjnym, częściowo za wizytę. Jedna wizyta położnej kosztuje 26 zł. Widać, że to nie jest dużo, ale to jest wystarczająca stawka, żeby ta położna przychodziła do domu, umawiała za czasu swoje wizyty. Także widzimy, że dobrze, sprawnie działający element, to nie element w systemie, to nie jest ten element, który jest najdroższy. Tak? To jest to, co my widzimy. Chcę jeszcze Państwu pokazać pewne dane, które nie są danymi pochodzącymi od nas, ale to są dane publikowane przez NFZ w 2013 roku. NFZ określił populację dzieci w wieku 0-19 lat na 7,5 miliona i policzył, ile wizyt powinno się dla tej populacji, tych wizyt w POZ-cie profilaktycznych odbywać, powinno się odbywać 4,6 miliona wizyt. Natomiast odbywa się 1,3 miliona wizyt. Odbywa się 30% tych wizyt w tej populacji, które się odbywać powinny. I widać, że liczba tych wizyt, które się odbywają na przestrzeni lat spada. To nie są nasze dane, to jest NFZ. Pokazuje to, że tak naprawdę ten POZ, ta opieka profilaktyczna, no jest jakimś miejscem bardzo dużych rezerw w systemie ochrony zdrowia. Tak naprawdę takich rezerw nie ma zbyt wiele. I to nie są dane pochodzące tylko od NFZ-u, bo Centrum Systemów Informatycznych w Ochronie Zdrowia na podstawie raportów, formularzy, takich, które NFZ-y zgłaszają, mówi, że lekarze zbadali 70% dzieci w pierwszym roku życia, czyli 30% dzieci w pierwszym roku życia, kiedy ta opieka jest krytyczna, bardzo intensywna, nie jest oglądany. Podobne dane pokazuje IMIN ze swoich badań, czyli Instytut Matki i Dziecka. No, a u nas, nam rodzice powiedzieli, że lekarz dociera na wizytę patronażową do 61% dzieci. Położna nie dociera tylko do 8% dzieci. Pielęgniarka nie odbyła wizyt u 70% dzieci. Że 10% dzieci nie jest objętych opieką społeczną. Jakby przyjrzeć się tym rezerwom i szacować je najostrożniej jak tylko można, czyli policzyć tylko te dzieci, które zostały zarejestrowane w POZ-cie, a potem rodzice nie chodzą z tymi dziećmi do lekarza w POZ-cie, tylko chodzą do lekarzy prywatnych, aby mają opiekę abonamentową. Najostrożniej szacowane rezerwy to jest 10%. To jest 10% tej populacji. I te 10% to stanowi gdzieś około 50 milionów zł. Teraz problem nadwagi i otyłości, no, o którym wszyscy wiemy, tak? I wiemy, że skala tego narasta, zwłaszcza niepokojące tempo narastania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży. I wiemy, że w wielu krajach, w tych standardach właśnie opieki profilaktycznej, wprowadzone są zmiany polegające na tym, że tą profilaktykę nadwagi i otyłości prowadzi się już od wieku prenatalnego. I poradnictwo dietetyczne w ciąży jest elementem profilaktyki nadwagi i otyłości przyszłych pokoleń. Porada dietetyczna w pierwszym roku życia, zwłaszcza w okresie przechodzenia z kamienia piersią, jest również standardem profilaktyki nadwagi i otyłości. Promocja karmienia piersią jest elementem profilaktyki i otyłości u kobiet. I wiemy również, że w tych systemach opieki profilaktycznej pojawiają się elementy, w których dziecko stanowi tak naprawdę element, który
skupia uwagę systemu opieki zdrowotnej nad całą rodziną i do tego poradnictwa dietetycznego kierowane są rodziny, w których przynajmniej jeden członek rodziny ma problem z nadwagą i otyłością, niekoniecznie musi być to dziecko. Więc wydaje się, że ten system naszej opieki profilaktycznej, który istnieje, no, takich elementów nie zawiera i on nie wychodzi naprzeciw tym nowym problemom związanym z właśnie narastaniem ryzyka nadwagi i otyłości. On jest raczej skoncentrowany jeszcze na tych starych problemach, które koncentrowały się wokół wychwytywania dzieci z niedożywieniem czy zaburzeniami żywienia. W związku z tym wydaje się, że wprowadzenie jednej porady do standardu opieki, jednej porady dietetycznej w okresie ciąży, drugiej w okresie rozszerzenia diety dziecka, ewentualnie jakiejś dodatkowej dla rodzin, w których przynajmniej jeden członek rodziny jest otyły, byłoby czymś zasadnym i dokładnie takim, jak to w tej chwili próbuje się realizować w innych krajach europejskich. Ta porada dietetyczna, no, ona ma taką zimną konstrukcję, bo jej nie ma w koszyku świadczeń, ale ona ma swoją wycenę. Ona jest wyceniona w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w poradniach nadwagi i otyłości. Jest wyceniona na 3,5 punkta. Ta wycena punktowa jest różna w różnych ośrodkach. W Instytucie Żywności i Żywienia to jest 11 zł, w Centrum Leczenia Otyłości to jest 9 zł. W każdym razie mniej więcej ta porada dietetyczna kosztuje gdzieś około 35-40 zł. I gdybyśmy chcieli przyjrzeć się, ile kosztowałaby taka jedna porada dietetyczna dla wszystkich nowonarodzonych dzieci, dla wszystkich kobiet w ciąży, no to przemnożenie populacji jednego rocznika poprzez tą kwotę, która nam wychodzi z analiz, wskazuje na to, że to nie jest jakiś zabójczy koszt, to jest 13 milionów złotych koszty porady dietetycznej u kobiet w ciąży i mniej więcej podobne u dzieci w pierwszym roku życia. I to jest razem mniej niż nawet uznaliśmy, że mogłyby wynosić te rezerwy, które próbowaliśmy jakoś oszacować w systemie opieki i podać. Ja już chcę kończyć, ale szybciutko chciałam Państwu przedstawić rekomendacje, które zebraliśmy. Tak, w tej sali 2 miesiące temu odbyła się debata. Debata z udziałem wszystkich podmiotów, rodziców, lekarzy, świadczeniodawców, NFZ-u. No, byli Państwo od Rzecznika Praw Dziecka, reprezentowane wszystkie jakby gremia, które są jakoś zainteresowane tą opieką profilaktyczną. I zostały wypracowane takie rekomendacje, które chcielibyśmy Państwu pokazać, bo będziemy je próbowali potem jakoś realizować. Wydaje się, że POZ powinien w większym stopniu edukować, wspierać rodziców i współpracować z rodzicami. Te standardy opieki profilaktycznej powinny uwzględniać nowe wyzwania dotyczące dzieci, takie jak narastająca skala otyłości, ten ruch antyszczepionkowy, czyli zagubienie rodziców, zaledwie zawsze rzetelnej wiedzy dostępnej w internecie. Ważne jest zapewnienie rodzicom dostępu do tych porad dietetycznych. Należy wprowadzić te porady dietetyczne przynajmniej w tych 2 czy 3 krytycznych przypadkach. No i powinniśmy zmierzać do powstania jakiegoś systemu, który jest ukierunkowany na skuteczną modyfikację stylu życia i na stworzenie systemu takich ośrodków referencyjnych, specjalistycznych, które już w sposób specjalistyczny zajmą się dziećmi, które zostaną zidentyfikowane, czy rodzinami, które zostaną zidentyfikowane w POZ-cie o rodziny posiadające ten problem. Finansowanie świadczeń w POZ-cie powinno uwzględniać aspekty motywowania personelu medycznego do zgodnej ze standardami wysokiej jakości opieki. Co do tego nie mamy złudzeń. Ta stawka kapitacyjna nie jest dobrym systemem finansowania w POZ-cie. Ona nie motywuje do dobrej, rzetelnej, skrupulatnej. Wydaje się, że w większym stopniu realizuje to ten system opłat za wizytę w przypadku położnej. Do systemu finansowania powinny zostać wprowadzone narzędzia oceny jakości świadczeń, zwłaszcza teraz, kiedy ten POZ dostanie więcej środków. Strasznie ważne jest, żeby
powstały jakieś kryteria oceny jakości, jakiś nadzór i kontrola nad tym lepszym finansowaniem świadczeń w opiece podstawowej. No i wydaje się, że podział zadań między personelem medycznym i lekarzem. W przypadku dziecka chorego rola lekarza jest bezsporna. Natomiast jeśli chodzi o opiekę profilaktyczną nad dziećmi zdrowymi, to tam sporo tych obowiązków związanych z edukacją, z profilaktyką, może przejąć personel medyczny, pielęgniarki, odciążając lekarza od tych zadań. Tak to wygląda w innych krajach. Wydaje się, że prawo jest dobre, natomiast pewną tartę schematy postępowania i działania sprawiają, że to nie działa. I ten średni personel medyczny w Polsce praktycznie nie jest wykorzystany dla dobra i z pożytkiem dla rodziców. No i w końcu jednak zastanawialiśmy się, czy powinna się zwiększyć kontrola systemu nad rodzicami, nad dziećmi. Mieliśmy tutaj debatę na ten temat. Ale wydaje się, że z perspektywy dobra dziecka ten system będzie wyglądał najlepiej wtedy, kiedy POZ będzie kontrolował lekarzy, a POZ będzie kontrolował rodziców, a rodzice będą kontrolowani POZ w zdrowy, partnerski sposób oparty na współpracy i też udzielaniu sobie wzajemnego wsparcia, zrozumieniu własnych potrzeb i możliwości. Także wydaje się, że no, ten poziom kontroli systemu w taki sposób, żeby dzieci nie były gubione przez system, jest bardzo, bardzo